Witajcie, z tej strony Kwercik, witam was w drugim moim komentarzu. Tym razem, tak jak chyba mówiłem, bo już nie pamiętam, mówiłem w poprzednim, zajmiemy się Modern Warfare 3 po raz kolejny, ale tym razem singlem i co-opem. Na początku, pewnie wielu z was mnie zjedzie za to, ale uważam, że seria Modern Warfare jako całość, czyli czwórka, MW2, MW3, mają single player jak bardzo kiepską hollywoodzką produkcję. Tak, scenariusz tak naprawdę w singlu w Modern Warfare jest po prostu tak obcykany, tak patriotyczny, aż się żygasz. Najlepszym singlem był zdecydowanie single Black Opsa. Tak uważam, ponieważ w Modern Warfare 3 mamy cały czas akcje. Cały czas wszystko się dzieje na Hama. Napieramy, szczególnie to widać w MW3, że tam już nie ma nic. Oprócz tego właśnie widzieliśmy jeszcze w poprzednich częściach, w MW2 szczególnie widać, bo jeszcze te momenty, kiedy na przykład skakaliśmy przez z dachów, łapał się, nie doskoczył, ktoś go złapał albo nie złapał, spadł na dół, prawda? Różne takie bardzo emocjonujące momenty pokazane z naszej perspektywy, z naszych oczu. MW3 tego nie ma. W MW3 wszystko jest napierdalamy do przodu. Po prostu byle dalej, byle do przodu. Nawet nie ma czasu odwracać się, jak to Tofik kiedyś powiedział. Nawet nie ma czasu odwrócić się, poglądać na szczegóły. Dlatego jest taka akcja, żeby nie było widać bardzo słabej grafiki. Tak, grafika w MW3 jest o wiele słabsza niż MW2. Widać to po samych detalach, na przykład postaci, po kamieniach, po otoczeniu, po teksturach. Jest o wiele gorsza. Już wspominałem w poprzednim komentarzu, jak kolorystycznie różnią się obie części. Ale tu nie teraz, tu teraz single. Co jeszcze jest takiego w singlu MW3 godnego jakby rozpamiętania? Kończy się historia. Tak, kończy się historia, w końcu trylogia Modern Warfare została zakończona. Jestem ciekaw, co filmie porozmawiamy się następnym razem. Może MW4 jednak, jakiś prequel albo kolejna część, jakaś mityczny Imran Kajew, prawda, powstanie skądś tam, zniesie rewolucję i wysadzi pół Nowego Jorku. Nie wiadomo. Mi się wydaje, że MW3 jest... MW-seria już jest skończona, należy teraz może powrót do czasów drugowojennych. Albo Wietnam sam. Mimo, że mieliśmy, właśnie teraz wrócimy do Black Opsa. Black Ops miał dla mnie najlepszą, najlepiej napisaną historię ze wszystkich serii, ze wszystkich części Call of Duty. Po pierwsze, bohater mówił, co się bardzo rzadko zdarza w shooterach, że bohater mówi. Po drugie, mamy bardzo fajną historię opowiadającą o praniu mózgu w zimnej wojnie, Wietnamie, Związku Radzieckim, zwidach, schizofrenii. Po prostu dla mnie jest rewelacja. Dla mnie single Black Opsa bardzo mnie ściągnął, jest bardzo dobry. Dlatego na przykład śmieję się z niektórych ludzi, którzy mówią, że single scenariusz fabularnie, bo nie mówię, może na przykład MW2 był pod względem niefabularnym, bo samej rozgrywki był bardzo dobry, prawda, w singlu, ponieważ były te momenty, na przykład kiedy ostrzeliwali na samochód, trzeba było się kucnąć, ukryć, jakieś pościgi, pogonie, to naprawdę było fajne. A w MW3 coś takiego nie ma. No jeszcze co do tego Black Opsa. No, będę to powtarzał, dla mnie jest bardzo dobry single. I teraz trzeba wrócić, ponieważ się zapędziłem, zagalopowałem za bardzo do przodu. Śmieszą mnie ludzie właśnie, którzy mówią, że jest bardzo dobry fabularnie. Chodzi o to, że single, scenariusz Modern Warfare, jakby single serii Modern Warfare nie jest fajny fabularnie. On jest bardzo pompatyczny, sztampowy. To nie jest. No, obejrzałem tak naprawdę, żeby was nie skłamać, mnóstwo filmów. I uważam, że jest chujowy scenariusz. Black Ops to jest najlepszy single Call of Duty, jaki wyszedł. Sorry, tak uważam. Moja racja jest moją racją i żadną waszą inną racją. Teraz Spec Ops. Nie przydam tego Spec Opsa, niestety nie mam z kim, a samemu jest... Nie chcę przechodzić po dwa razy, więc wszystko staram się na weteranie, a mi się nie chce, więc nie przyszedłem wszystkiego. Ale Spec Ops jest bardzo porównywalny do MW2, tylko że jest tego więcej. Czyli bardzo fajnie. Bardzo fajnie, lubię grać Spec Opsa, lubiłem grać Spec Opsa. Jest trudniejszy, jak dla mnie. Jest trudniejszy Spec Ops niż w poprzedniej części. Bardziej wymaga, większy jest skill przeciwnika. Co tam dalej? Przetrwa. Tu była krótka pauza, bo mnie trochę przysuszyło. Przetrwanie.
przetrwanie jest moim zdaniem, jak Black Ops jest lepszy singiel od MW3, to w MW3 jest lepszy taki tryb dodatkowy niż w Black Opsie. Bo co było w zombie? Zombie to było po prostu, nie było żadnego urozmaicenia tego zombie. Po prostu były kolejne fale takich samych zombie, psy, ojejku, psy. Tylko było ich więcej. Tak, a i tak wychodziło ich naraz tylko określona ilość. Więc żadnego urozmaicenia nie ma. W przetrwaniu mamy, nie dość, że nam atakują coraz to fale przeciwników, różnorodnych przeciwników. Ja doszedłem maksymalnie na weteranie do 20 fali i do 3 kolosów i padłem sam. Więc to nie jest jakiś genialny wynik. Na lockdownie. Może jakiś gameplay albo coś. Dobra, zobaczymy. Na przetrwaniu 20 level to nie jest jakaś rewelacja, prawda? Ale w czasie tych 20 leveli to było 4 czy 5 rodzajów przeciwników, różnych przeciwników. Były podstawowi żołnierze, najbardziej frajerscy, którzy szybko giną. Były jakieś oddziały specjalne typu ten Blackwatch czy coś takiego. Tylko rosyjskie oczywiście. Było mini kolosy takie bardzo opancerzone brudasy. Byli chemicy, którzy wysadzali się chemicznie. Byli goście z T4 na plecach. Były psy z T4 na plecach. No po prostu już mamy, już wyliczyłem 6, a dopiero 20 fala jakby. Już jest 6 różnorodnych postaci. W międzyczasie co 5 mamy kolosy, śmigłowce, które nas atakują. Raz wychodzą 2, raz wychodzą 3, raz jeden śmigłowiec, raz 2 śmigłowce, które trzeba wszystko zniszczyć. Mamy do wyboru o wiele więcej ekwipunków. Mamy do wyboru karabiny, całą, praktycznie chyba każdą, całą broń, jaka była dostępna w singlu, w multi, MW3. Nie wiem, czy jest AK-74, aż sprawdzę. I wracz czego napiszę w opisie, ponieważ tak naprawdę nie wiem, kiedy się pojawi ten komentarz. Sprawdzę dobrze w opisie, czy jest AK-74 właśnie U, czy jest w ekwipunku do kupienia możliwy w Black Opsie, w tym... w przetrwaniu, ale znam dalej, mamy granaty, mamy granaty błyskowe, mamy działka różnorodne, mamy pancerze, ożywienia, killstrejki, perki, jakieś oddziały delta, jakieś oddziały z tarczami, no jest tego mnóstwo po prostu, jest tego bardzo dużo, a tryb zombie z Black Opsa to jest tryb zombie z World at War praktycznie bez zmian, tak? Dlatego ja uważam, że przetrwanie jest fajne. Choć nie można tego za dużo, trochę, bo jest nużące na dłuższą metę przetrwanie, bo ile można katować ten sam tryb, te same fale. Tak na rozluźnienie sobie, jak na przykład już masz takie myśli między sobą, czy pójść jeszcze spać, czy jeszcze jeden mecz zagrać, to warto sobie właśnie odpalić przetrwanie i tam nie ma frustracji z powodu wysokich pingów, tam nie ma frustracji z powodu noobów, tam wszyscy są przewidywalni, można powiedzieć. Jedną wadą, taką dużą trochę właśnie trybu przetrwanie jest to, że przeciwnicy są dosyć głupi. Ponieważ na lockdownie, jak zobaczycie, może gameplay nagram, a przynajmniej fragment, oni mają określone ścieżki, są bardzo skryptowani, nie są w ogóle skierowani jakby przez sztuczną inteligencję za bardzo. Oczywiście mamy różnorodność przeciwników, czyli im wyższy przeciwnik, tym jakby ma mniejszą ochotę, żeby do nas podejść. Ale kwestii ścieżek, jakie wyszukują, ponieważ jak wiem, gdzie jest przeciwnik... O, inaczej. Przeciwnik porusza się względem naszej postaci, czyli my stoimy na przykład na parterze, to przeciwnik zajdzie nas od jednego możliwego wejścia, prawda? Nie pomyśli... Druga kwestia jest taka, że wejdziemy na przykład na piętro, to on już zacznie nas obchodzić z dwóch stron. Ale nie ma właśnie czegoś takiego, że jak będzie stał na... My będziemy stać na parterze, to on zajdzie nas z dwóch stron. Bardzo rzadko się to zdarza. To chyba musi być takie, że stoimy w innym miejscu, w miejscu takim, które już obejmuje oba miejsca. To jest właśnie głupie, że są bardzo skryptowani przeciwnicy. Ale w sumie przetrwanie daje radę. Przetrwanie daje radę o wiele bardziej niż single, o wiele bardziej niż Spec Ops. Jest to fajne, tutaj szkoda, że nie na więcej osób, ponieważ jednak większa frajda jest na przykład pograć sobie w 4 osoby w to, w 3 niż w 2. No zawsze w kupie siła, jak to mówią, gówna nic nie ruszy, prawda? Zawsze fajniej. No i myślę, że to by było na tyle. Nie wiem, może będziecie jeszcze dalej oglądać komentarz? Znaczy gameplay, może nie? Może już czarny ekran będziecie widzieć?
Dzięki za posłuchanie, do usłyszenia. Może następnym razem, może z jakimś gościem, może nie. Może coś innego, może w ogóle będziemy o jakichś duperelach, o dupach gadać, o pogodzie i tak dalej. Subskrybujcie, polubcie, komentujcie, polecajcie. Dzięki, na razie, do usłyszenia.